Słuchajcie Państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz cykl Rozmowy Polaków. Daniel Mikusek, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest pan Michał Nowicki, historyk, Polak, historyk z mieszkający we Francji, z którym dzisiaj będziemy rozmawiać o tematyce francuskiego neokolonializmu od czasów de Gaulle do czasów współczesnych. Dzień dobry, panie Michale, witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam załogę Międzynarodowego Radia Białoruś. Dziękuję serdecznie, prześlę kolegom z redakcji pańskie pozdrowienia. I żeby nie tracić czasu, ponieważ temat jest dosyć poważny i dosyć obszerny, to rozmawiam dzisiaj z panem jak z historykiem, który tutaj jest dosyć mocno przygotowany do podjęcia tak ważnego tematu. A więc geneza francuskiego neokolonializmu. Dlaczego ten temat, panie Michale? Może zacznijmy od początku. No to ja tutaj mam aż cztery przyczyny, dla którego uważam, że warto się tym tematem zająć. Pierwsza przyczyna jest taka, że studiowałem historię, więc wydaje mi się, że moja znajomość historii powinna być znacznie większa niż przeciętnego Polaka. Ale zarówno w czasach szkolnych, jak i w czasach studiów właściwie ten temat francuskiego kolonializmu i neokolonializmu w programie nauczania nie istniał. Więc już sam fakt, że mamy bardzo ciekawy temat, o którym wydaje mi się wielu Polaków niewiele wie, to jest inna kwestia jest, dlaczego o tym się nie mówi, ale do tego przejdę. Druga rzecz. Wydaje mi się, że z perspektywy Europy Wschodniej, z perspektywy naszego kraju, ale zwłaszcza z perspektywy tego, co się dzisiaj dzieje na Ukrainie, wydaje mi się, że spojrzenie na dzisiejsze państwa afrykańskie uzależnione od Francji jest w stanie, tutaj są różne analogie, to znaczy jak pewne reżimy formalnie niepodległe de facto są zależne od byłej metropolii i tutaj w podejmowaniu decyzji bardzo to przypomina Zełenskiego, który funkcjonowanie jego państwa właściwie jest zależne od głosowania w amerykańskim kongresie. Trzecia przyczyna to są wydarzenia bieżące, to znaczy od przynajmniej od rozpoczęcia specjalnej operacji wojskowej obserwujemy taki renesans afrykańskiego nacjonalizmu, który ma charakter antykolonialny, antyfrancuski. Wpisuje się to w jakiś taki międzynarodowy, globalny ruch antyimperialistyczny. Ja to widzę obok właśnie czy walki Palestyńczyków, czy innych takich walk. No i jest to bardzo ważny temat, przynajmniej w mediach francuskich, jakaś taki strach, że Francuzi są wypychani z Afryki. No i w końcu jest czwarty powód. No, mieszkam we Francji, pracuję z kolegami pochodzącymi z tamtych krajów, właśnie z Mali, z Burkina Faso, z Senegalu i po prostu no, oni są bardzo do tego przywiązani emocjonalnie, więc uznałem, że po pierwsze sam muszę się tym zająć, no a po drugie, jak już się tym zająłem, no to bardzo chętnie opowiem. Dziękuję serdecznie za to wprowadzenie. No to żeby nie tracić czasu, ponieważ temat jest naprawdę obszerny, no to może oddam głos w ręce historyka. Zacznijmy od historii, od początku. Dobrze, więc najpierw jakby co jest tematem dzisiejszej rozmowy. No jest tutaj francuski system neokolonialny. No i tutaj słuchaczy zachęcam do spojrzenia na mapę, no żeby się nie pogubić, bo naprawdę jest tego dużo. To znaczy tematem jest przede wszystkim byłe kolonie francuskie. No i te były kolonie francuskie znajdują się głównie w zachodniej części Afryki, więc tak właściwie od Algierii, od północnych wybrzeży Algierii aż do rzeki Kongo mamy taki ciągły pas ziemi, który był kolonią francuską. Do tego dochodzą byłe kolonie niemieckie, które takie jak Togo i Kamerun, które po 1918 roku zostały jako
jako mandat przyznane Francji. One formalnie nie były kolonią, ale formalnie, ale de facto oczywiście były kolonią, to znaczy Togo w całości stało się częścią tego francuskiego systemu. Kamerun został podzielony pomiędzy Francuzów i Brytyjczyków. W końcu należy tutaj dodać były kolonie belgijskie, to znaczy ogromne państwo Republika Demokratyczna, RDC, Republika Demokratyczna Kongo i dwa małe państewka Ruanda i Burundi. Więc mamy tutaj właściwie relikt trzech systemów kolonialnych. No i do tego należy dodać małe enklawy francuskie na wschodzie, to znaczy Madagaskar, bardzo duża wyspa, wyspy Komory i malutka enklawa Djibouti nad Morzem Czerwonym. Teraz tak, z tego całego systemu wyłączam trzy kraje na północy, to znaczy Algieria, Maroko i Tunezja. Są to kraje, które jakby, no przede wszystkim Algieria wywalczyła sobie niepodległość i ona jakby nie wchodzi, jakby jej zależność od Francji jest dużo mniejsza niż krajów, o których będę mówił. Więc jeśli chodzi o historię francuskiego kolonializmu, no to oczywiście można się tutaj cofnąć do XIV wieku, kiedy pojawiły się pierwsze faktorie handlowe na wybrzeżach Afryki, no ale jakby to co jakby de facto ten system kolonialny tak na pełną skalę to ruszył w drugiej połowie XIX wieku. No kluczowy jest tutaj kongres w Berlinie z 1884 roku, kiedy to Bismarck wezwał do siebie, do Berlina, wszystkich przedstawicieli europejskich krajów imperialistycznych i po prostu chciał stworzyć jakieś ramy prawne podziału Afryki, bo chodziło o to, no, żeby łupiąc Afrykę nie doszło do wojny pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi. No i przyjęto mniej więcej taką zasadę, że do tej pory Europejczycy kontrolowali głównie wybrzeże Afryki, a to był moment, kiedy właśnie zaczęli wchodzić w głąb Afryki. I chodziło o to, że mniej więcej każdy kraj, który posiada wybrzeże, ma prawo do ekspansji wzdłuż, znaczy właśnie przeszy od swojego wybrzeża. To było bardzo korzystne dla Francji ten system, no bo tutaj właśnie Francuzi posiadali północną Algierię i posiadali właśnie bazy na zachodzie jak Senegal, na południu, gdzie jest wybrzeże Kości Słoniowej i właściwie dzięki temu udało im się przejąć olbrzymi terytorialny teren zachodniej Afryki, gdzie właściwie mieli całkowitą dominację. Więc ten system funkcjonował bez większych problemów do II wojny światowej. I po II wojnie, czy w czasie II wojny światowej następuje bardzo ważne wydarzenie, mianowicie Francja zostaje podbita przez Niemców. I to powoduje kryzys francuskiego systemu kolonialnego. No, francuski system kolonialny to nie tylko Afryka. Francuski system kolonialny to także na przykład Indochiny. I Indochiny zostały przejęte przez Japończyków. No ale ogólnie no, jakoś ten system przetrwał, tylko że w momencie, kiedy doszło do... kiedy już wiadomo było, że Trzecia Rzesza upadnie i budowano nowy porządek powojenny, no to pojawił się kryzys ideologiczny francuskiego kolonializmu. To znaczy z jednej strony Francuzi chcieli dalej posiadać właściwie swój dalny system kolonialny, z drugiej, no to po pierwsze właśnie oficjalna ideologia aliantów, że to jest, że tutaj mamy walkę z tym niewolnictwem, walkę z barbarzyństwem, walkę z rasizmem, że potępiając Trzecią Rzeszę, potępiano ileś różnych rzeczy, które można było odnaleźć we francuskim systemie kolonialnym.
No i to spowodowało, no, że w całej, we wszystkich koloniach francuskich, no, budził się ruch dążący do niepodległości. Więc mamy okres, 15-letni okres walki zbrojnej i nie tylko zbrojnej o utrzymanie tego systemu, walki, która w końcu doprowadziła do reformy tego systemu. Reformę to najlepiej jakąś taką poprzez analogię można tutaj zastosować takie słowo, no, że wcześniej Francuzi panowali, czyli tak do 1960 roku obecność Francuzów we Francji polegała na panowaniu. Zmiana w 60 roku polega na kontrolowaniu. Kontrolowaniu, które de facto jest dalszym panowaniem, tylko zreformowanym. Można tutaj znaleźć bardzo ciekawą analogię z gospodarką, to znaczy tak mniej więcej w XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, no to rywalizacja pomiędzy różnymi burżujami, pomiędzy różnymi koncernami wyrażała się także w tym, kto posiada najwięcej fabryk i najwięcej pracowników zatrudnia. Więc istniały takie gigantyczne fabryki, no tutaj pod Paryżem istniała fabryka samochodów Renault, w której pracowało w jednym miejscu 30 tysięcy ludzi. No z dzisiejszej perspektywy, no to jest jakiś archaizm, no nie ma takich fabryk, w których byłoby 30 tysięcy ludzi obok siebie, no w każdym razie nie ma takich fabryk w Europie. Dzisiejszy handel, no jak człowiek pójdzie do sklepu, nie wiem, kupić ubrania czy cokolwiek, no to kupuje ubrania jakiejś tam sieci handlowej i bardzo często mamy sytuację właśnie tych podwykonawców. To znaczy, że jest jakiś duży koncern, który całkowicie nie skosował swojej produkcji, ale ta produkcja, nie wiem, czy samochodów, czy innych rzeczy, no ogranicza się do produkowania tego produktu końcowego. A cała właśnie praca podwykonawców jest rozproszona geograficznie w ramach albo jednego kraju, albo jednego kontynentu, albo jednego jednej planety, no, że tutaj no, jakieś takie części, nie wiem, bardzo szczegółowe jakieś takie części do samochodów. No, jedni produkują opony, drudzy jakieś uszczelki, jakieś coś tam. A to wszystko jest montowane, nie wiem, później w niemieckich fabrykach. No, i sprzedawane jako niemiecki samochód, niemiecka jakość, made in Germany, ale de facto no to tutaj w produkcji tego bierze udział cały świat. No i mamy jakiś taki system, dlaczego to jest korzystne? No pierwsza rzecz, dlaczego to jest korzystne? No bo jak jest jakaś znana marka, która konkurując na rynku kapitalistycznym dba o swój wizerunek, no to ona chce przedstawiać siebie i swoich pracowników jako pracowników, którzy są uśmiechnięci, zadowoleni, robią karierę, są dobrze opłacani, bo to się dobrze sprzedaje po prostu. No firma, która by mówiła o tym, że zatrudnia ludzi w jakichś obozach pracy, którym prawie nic nie płaci, no to może być wykorzystywane przeciwko niej i dlatego tak bardzo ważne jest to podwykonawstwo, to znaczy, że oficjalnie firma zachodnia nie zatrudnia pracowników z Bangladeszu, tylko ona dokonuje pewnej umowy, że tam z jakąś firmą z Bangladeszu, że ta firma z Bangladeszu na wolnym rynku wybiera sobie swojego tutaj partnera handlowego, no i wybrała ich. Problem jest taki, no, że jest to tak stworzony system, że jak ktoś produkuje jakąś specjalistyczną część, no to on jest całkowicie zależny od tego zleceniodawcy. On nikomu innemu nie jest w stanie tej części sprzedać. No ale jest to system w gospodarce, który od wielu, wielu lat sprawnie funkcjonuje. No i jakoś także pozwala
konsumentom z krajów zachodnich no, zrzucić z siebie tą moralną odpowiedzialność, no, że oni kupując jakieś towary, no, poprzez fakt, że nie mówi się im codziennie, słuchajcie, no, wasze towary, jakieś tam surowce do tych towarów, czy jakieś tam części do tych towarów są produkowane w skrajnym wyzysku, często z wykorzystaniem pracy dzieci, często w warunkach niewolniczych. No po prostu, jak nie wiem, to się tym nie muszę martwić. No a jakby to wszystko jest tak zrobione, że właśnie ta wiedza nie dociera. No i ta tutaj analogia gospodarcza bardzo dobrze pasuje do współczesnych relacji gospodarczych pomiędzy Francją a byłymi koloniami. Może najpierw pokażę kilka elementów, które są oficjalne, no bo to wszystko, o czym mówimy, czyli francuski system neokolonialny, to jest coś, co jest nieoficjalne. To jest w oficjalnej tutaj narracji Francji, ale także w oficjalnej narracji Unii Europejskiej, do której Francja należy. I ta narracja była mi wbijana do głów, kiedy byłem uczniem w szkole. No to jest taka, no, że po pierwsze kraje europejskie to są kraje demokratyczne, szanujące prawa człowieka, że owszem, może i kiedyś te kraje posiadały kolonie, ale to jest zakończona historia. To już było to się skończyło. No i że te kraje właśnie są niepodległe, że miesiąc temu mieliśmy do czynienia z mistrzostwami piłce nożnej w Afryce, zwyciężyło właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej. No to co, no jak były mistrzostwa piłce nożnej, jak jest kilkadziesiąt państw afrykańskich, które grają w piłkę, każde z tych państw ma własny hymn, każde z tych państw ma własny rząd, mają własną flagę, no to one są niepodległe, no bo jeśli mają rząd i flagę i hymn i stolicę, no to znaczy, że to jest niepodległość. No nie, to nie jest niepodległość. No właśnie, jeśli chodzi o gospodarkę, no to to, co uderza do dzisiaj, kiedy patrzymy na te kraje w ich relacjach gospodarczych z Francją, jest to, że one prawie nie handlują między sobą. Że system produkcji kolonialnej, który funkcjonował, który stworzyli Francuzi, czyli na przykład produkcja kakao, produkcja kawy, produkcja innych towarów, które później są eksportowane do Europy, to wszystko sprawia, że poszczególne kraje afrykańskie, które produkują ten sam produkt, one między sobą nie handlują, bo one jeden i drugi kraj produkuje ten sam surowiec, który trafia do Europy. Do centrum. Do centrum właśnie. No i to jest dramat tych krajów, bo te wszystkie kraje są gospodarczo uzależnione od tego centrum. Więc tak, pierwszym takim najważniejszym czynnikiem oficjalnym, że jest jakaś zależność pomiędzy tymi krajami a Francją, to jest tak zwany franc CFA, czyli to jest waluta. To była waluta tego francuskiego imperium kolonialnego, która cały czas funkcjonuje dalej. To znaczy kilkanaście krajów dzisiaj, takich właśnie jak Mali, Burkina Faso, Niger, Mauretania, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, Benin i tak można wymieniać tam, jest kilkanaście krajów. One, ich oficjalną walutą jest ten frank CFA. I ten frank CFA jest po pierwsze drukowany we Francji, po drugie każdy z tych krajów musi w ramach jakiegoś takiego haraczu dużą część swoich oszczędności trzymać we Francji jako zastaw. No i jest tutaj no są narzucone pewne reguły gospodarcze, które sprawiają, że ta francuska gospodarka, że te były kolonie się nie rozwijają. No przede wszystkim jest tam ta granica 3% deficytu tej inflacji, że o ile
we Francji można w ramach, jak są, pojawiają się jakieś sytuacje kryzysowe, no nie wiem, na przykład 2-3 lata temu była ta sprawa epidemii, no to w tym momencie jest sytuacja kryzysowa, no to tutaj trzeba w sposób nadzwyczajny uruchomić środki z budżetu państwa po to, żeby, nie wiem, ratować firmy czy jakieś tam płacić na te szczepionki. Takiej możliwości nie mają te kraje właśnie, które nie mają własnej waluty. I one muszą się trzymać takiego stricte rygoru budżetowego. Drugim problemem jest to, no, że no, w tych krajach następuje wzrost demograficzny. I jak jest wzrost demograficzny, no to potrzebujemy większej tutaj ilości pieniądza na rynku. A to tutaj te decyzje o tym właśnie, ile tego pieniądza na rynku będzie, no to już jest jakby, to nie jest wewnętrzna decyzja tych państw, tylko to jest zależne od Francji. Kolejnym tutaj elementem, więc to jest fundament właśnie ta... Kontrola pieniądza, tak? Kontrola pieniądza, no najważniejsze, no to, że we Francji jest stosunkowo, jest dobrobyt, no to... No nie wiem, no niedawno tutaj taki polityk, włoski polityk, polityk z Ruchu Pięciu Gwiazd, on powiedział, no, że Francja, gdyby została pozbawiona tych zależności z Afryką, no to stałaby się tam od razu, zostałaby zdegradowana w tych rankingach gospodarczych, trafiłaby na 15 miejsce, a tak to dzięki temu, no to jest tam chyba na 5 czy 6 miejscu, bo tutaj, no to jest bardzo dobry biznes, no kontrolowanie gigantycznego obszaru geograficznego, że właściwie wszystkie te budżety są powiązane z Francją. Kolejnym tutaj elementem to jest kwestia języka, to jest ta Unia Frankofońska. I to warto jakby zrozumieć, że dzisiaj na przykład z perspektywy tego, co widzimy na Ukrainie, no to tam jakby tym elementem, jednym z elementów, na który powołują się nowe władze, te puczystowskie władze Ukrainy, to jest ukrainizacja Ukrainy. To co prawda mało skuteczna ukrainizacja tej Ukrainy, bo na przykład nowy naczelny z tutaj wódz sił zbrojnych, pan syrski, nie zna języka ukraińskiego, no ale jakby oficjalna linia jest taka, że wszędzie trzeba wypychać język rosyjski i zastępować językiem ukraińskim. W przypadku, jeśli spojrzymy na historię tych francuskich posiadłości w Afryce, to widzimy taki dziwny fenomen, że o ile w czasach, kiedy to była oficjalna kolonia, no to owszem, językiem francuskim... językiem urzędowym. Językiem urzędowym był język francuski i tego francuskiego uczono, ale uczono tylko elity. W momencie, kiedy Francuzi się wycofali, no to wprowadzono powszechną edukację i zaczęto to dalsze jakby propagowanie języka francuskiego już robią miejscowi, no, że jakby i to jest jakby trzeci element, kwestia elit, to co bardzo przypomina, co jest ważne wydaje mi się z dzisiejszej perspektywy Polski, to znaczy jakaś taka próba zrozumienia, no jak to jest możliwe, że od czasu do czasu, a właściwie bardzo często w polskim parlamencie są podejmowane różne decyzje, czasami nawet te decyzje są podejmowane w sposób jednomyślny przez polityków, decyzje, które są całkowicie wbrew polskiemu społeczeństwu. No bardzo podobna sytuacja jest, była przez kilkadziesiąt lat w Afryce, gdzie mamy, gdzie właśnie ten system kontroli i utrzymywania tej zależności gospodarczej jest realizowany przez elity, to znaczy ludzi, którzy bardzo często skończyli, po prostu studiowali w Paryżu lub we Francji, albo studiowali w tych szkołach dla elit francuskich w Afryce. No i poprzez kontrolowanie elit na kilka różnych sposobów, korupcja,
ale także groźby, ale także terror. Tutaj dość powiedzieć, że w ciągu tych 60 lat 22 przywódców państwowych zostało zamordowanych. No i to za każdym razem, no to są metody mafijne. To właśnie, o ile w czasach kolonialnych mówiono wprost, że przeciwnik Francji będzie mordowany, no to w czasach neokolonializmu mamy jakieś takie skrytobójstwa, no, że nie wiem, mamy takiego bohatera Thomas Sankara, przywódca Górnej Wolty w latach 80., który zdobył władzę w 83 roku i w 87 roku został zamordowany przez swojego przyjaciela i towarzysza Blaise'a Compaoré. Został zamordowany, gdyż 3 miesiące wcześniej wygłosił przemówienie Thomas Sankara, w którym domagał się po pierwsze zniesienia długów, aha, bo dług to jest kolejna rzecz, jakby ten fundament właściwie, fundament zależności gospodarczej Afryki właśnie od centrum, no to jest to zadłużenie. Więc jak Thomas Sankara w swoich przemówieniach, Górna Wolta, dla tych, co nie wiedzą, to była geograficzna nazwa regionu nazwana przez Francuzów. On to nazwę państwa zmienił na Burkina Faso. Burkina Faso w języku miejscowym oznacza kraj wolnych ludzi, więc są takie dwie postaci kluczowe tego ruchu antykolonialnego, ale oczywiście takich bohaterów jest mnóstwo. No to po prostu dzisiaj różni działacze francuscy, właśnie tej Afryki frankofońskiej, antykolonialni, oni piszą o tych ludziach, mówią, ludziach, którzy właściwie byli nieznani. No tutaj ten Thomas Sankara to była osoba, która właściwie w ostatnich latach dopiero ludzie poznali Thomasa Sankarę. No i on, i naprawdę wszystkim tutaj, którzy chcą się czegoś dowiedzieć o kolonializmie francuskim, ja odsyłam do przemówień Thomasa Sankary dostępnych na YouTubie. One są w języku francuskim, ale one są tłumaczone. I on tam naprawdę wszystko tłumaczy, jaki jest problem i jakie jest rozwiązanie tego problemu. I warto jakby powiedzieć, że ten mafijny system zależności Afryki od Francji, to jest pewna ciągłość od De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Oni mogą się między sobą różnić w sprawach drugorzędnych, ale w sprawie tego, że Francja musi kontrolować Afrykę, się zgadzają. No i to jest system, który cały czas ewoluuje, który cały czas się mówi, że to już się kończy, a to jest system, który cały czas trwa. To znaczy, są różne państwa, które tymczasowo się z tego systemu wypisują. W czasach Związku Radzieckiego były 3 państwa, które oficjalnie szły w kierunku socjalistycznym, to znaczy Benin, Kongo Brazzaville. Tutaj taka informacja, że mamy rzekę Kongo i na południe od rzeki Kongo istniały posiadłości belgijskie i to się nazywa Demokratyczna Republika Kongo. W naszych czasach to się nazywało Zaire. A na północ od rzeki Kongo jest Republika Kongo ze stolicą w Brazzaville. Więc jedno to było Kongo Leopoldville, właśnie Leopoldville Kinshasa, drugie Kongo Brazzaville. Kongo Brazzaville było przez pewien czas bliskim tutaj sojusznikiem, współpracownikiem właśnie bloku socjalistycznego. I na przykład koledzy, którzy są z Kongo Brazzaville, to od razu widać, bardzo często od razu widać, czy ktoś jest z Kongo Braza, czy Kongo Kinshasa, bo ci zazwyczaj z tego Kongo Braza są lepiej wykształceni, po prostu, no bo przez to, że tam był socjalizm, no to jest to kraj dużo bogatszy, dużo lepiej zorganizowany.
No i oni też często znają rosyjski, bo oni studiowali w Moskwie, w Charkowie, w Kijowie, w Mińsku, w wielu różnych miejscach. No, jeśli no, to była ta konkretna korzyść współpracy z blokiem socjalistycznym, że po prostu mieli w tym samym momencie, kiedy w krajach Zachodu promowano rasizm, tak Związek Radziecki zapraszał tych ludzi do tego, żeby studiować. Na przykład na Uniwersytecie Patrisa Lumumby. Patrice Lumumba jest taką drugą postacią. To był pierwszy premier właśnie tego Kongo Kinshasa, który został zamordowany. Zamordowany i wielu tych takich właśnie fajnych bohaterów to zostało zamordowane. Panie Michale, przepraszam najmocniej, ale historia Patryka Lumumby jest dosyć interesująca i już zauważyłem, bo ja sprawdziłem tę sprawę, po raz pierwszy mam okazję się odezwać i dziękuję bardzo. Jest pan skarbnicą wiedzy, ale wracam do Patryka Lumumby. Proszę zwrócić uwagę i szanowni państwo, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Otóż amerykańska Wikipedia już trzykrotnie zmieniała jego historię, absolutnie wykasowując z jego historii, z jego biografii fakt, że na prośbę rządu belgijskiego CIA zorganizowała zamach stanu, dokonała brutalnego zamordowania prezydenta Lumumby, którego na końcu rozpuszczono w kwasie, żeby broń Boże nie pozostał nawet kawałek szczątka jego ciała, aby nie służył miejscowym za tak zwany relikt. Tak to zostało mniej więcej opisane. Może pan coś więcej na ten temat opowie. Bardzo proszę. To jest dosyć ważna historia. No, to tylko pokazuje barbarzyństwo świata zachodniego wobec Afryki. No ja mogę powiedzieć, że teraz przygotowując się do tej rozmowy, musiałem się zmierzyć z pewnymi historiami, które naprawdę, no, jak się o tym czyta, jak się o tym słyszy, to są rzeczy, które mrożą krew w żyłach. To znaczy, mamy tutaj wydarzenia z Algierii w 1945 roku. Mianowicie jeszcze w czasie II wojny światowej de Gaulle, jak już właśnie tutaj Amerykanie i Francuzi wkroczyli do Francji, i de Gaulle jakoś tutaj próbował kontynuować to funkcjonowanie w systemu kolonialnego, no to on tutaj właśnie bardzo, bardzo aktywnie walczył o to, żeby utrzymać ten francuski system kolonialny. No i kiedy 8 maja, czyli to jest bardzo ważny dzień, 8 maj 1945, to jest dzień kapitulacji III Rzeszy. No i to jest święto państwowe we Francji. Tego 8 maja nie pracujemy. No to tego samego 8 maja została zorganizowana demonstracja w mieście Setif w Algierii. W kilku innych miastach także, ale najbardziej znane jest to miasto Setif, gdzie Algierczycy wyszli na ulicę, cieszyli się z faktu, że III Rzesza skapitulowała, ale oni także domagali się niepodległości. No i rozpoczęła się gigantyczna masakra. Najpierw była masakra samych demonstrantów, a później na skutek faktu, że doszło do zamieszek i tam zostało zabitych kilku Francuzów, no to de Gaulle miał powiedzieć do swoich naczelników tam właśnie w Algierii: słuchajcie, będę was krył, musicie się zemścić. No i są różne szacunki, no ale podobno nawet 20 tysięcy ludzi w ciągu 2 dni zostało zamordowanych. I przez 10 dni te 20 tysięcy trupów było 17 ciężarówkami, które jeździły w stoł i z powrotem, włożone do jakiegoś miejsca, do jakiegoś gigantycznej dziury, gdzie to wszystko było palone, no bo świat widział to. Świat widział i świat protestował. No tutaj jakby warto podkreślić, no, że oczywiście kluczowym i najważniejszym czynnikiem na rzecz dekolonizacji było istnienie bloku socjalistycznego, który tutaj od samego początku powstania międzynarodówki komunistycznej głoszono tutaj walkę o
walkę z kolonializmem. No ale także mamy kwestie wewnętrznych sprzeczności pomiędzy krajami imperialistycznymi, to znaczy Amerykanie też chcieli zniszczyć ten system kolonialny, znaczy zniszczyć, chcieli przejąć miejsce Francuzów. No. I mimo, że tutaj była, rozpoczynała się zimna wojna i konfrontacja bloku właśnie zachodu ze wschodem, to ten zachód, jeśli chodzi o Afrykę, wcale nie był taki solidarny, bo tutaj także tutaj Konflikt interesów. Konflikt o to, kto będzie kradł. No. W każdym razie, ta tutaj zbrodnia, o której mówię, no jest taka bardzo, bardzo widowiskowa. Wymowna no, w kontekście krematoriów gazowych, że się mówi, że tutaj Trzecia Rzesza była zła, bo wprowadziła taki przemysłowy system mordowania ludzi i palenia ich w krematoriach. No to dokładnie w ciągu, po tej masakrze w Sétif zrobili Francuzi. Następnie doszło do długotrwałej wojny w Algierii, w której do dzisiaj, po pierwsze nie znamy dokładnych szacunków, ile osób zostało zamordowanych. Nikt ze strony tych, którzy mordują, nie został osądzony. Jest to w ogóle historia, o której się nie mówi. Tak samo jak przez wiele, wiele lat nie mówiło się na przykład o masakrze, jaka miała miejsce w Paryżu w 1961 roku, kiedy to była demonstracja Algierczyków w Paryżu, domagających się właśnie tutaj wycofania Francji z Algierii. I tego dnia kilkaset osób zostało zamordowanych na ulicach Paryża. Ci ludzie byli mordowani w stacji metra i następnie wrzucani do sekwany. I to jest historia, o której przez kilkadziesiąt lat nikt nie mówił. Nie mówiły o tym żadne media zachodnie, dopiero w ostatnich latach. Ja tutaj właśnie, między innymi to, że ja się tym tematem zainteresowałem, to jest to, że kiedy ja przyjechałem do Francji 10 lat temu, to był moment, kiedy zaczęto wreszcie o pewnych rzeczach mówić, bo czekano, aż ludzie, którzy brali w tym udział, po prostu umrą. I do momentu, do którego żyją ostatni Francuzi, którzy torturowali, zabijali, bo jeśli chodzi o Algierię, mówi się nawet o 3 milionach. O 3 milionach zamordowanych Algierczyków. Mordowanych w sposób bardzo, bardzo czasami taki barbarzyński. No, dość powiedzieć, że profesor Bruno Drwęski, który kiedyś na ten temat mówił u mnie na kanale, przedstawił taką historię, jak to Francuzi wielokrotnie atakowali jakąś wieś i wszystkich mężczyzn w tej wsi deportowali do jakiegoś miejsca na pustyni, zamykano ich w jaskiniach i następnie w tych jaskiniach wrzucano jakiś gaz, jakiś ogień podpalano czy coś, tak, że oni po prostu, no, takie pustynne krematorium, takie metody z Auschwitz, tylko w warunkach pustyni i całkowita cisza. I przede wszystkim całkowita cisza, jeśli chodzi o potępienie tych zbrodni, bo tutaj jedna z niewielu dobrych rzeczy, znaczy to, że tutaj ten Trzecia Rzesza została pokonana, narzuciło obowiązek na dzisiejsze Niemcy mówienia o swoich zbrodniach. Mówienia o swoich zbrodniach wobec Żydów. No to, że już tam na przykład nie mówią o zbrodniach, które popełnili w Afryce, to jest jakby inna sprawa. Ale przynajmniej jeśli chodzi o zbrodnie, które popełnili wobec Żydów, no to jest temat głośny. Ja bym oczekiwał, znaczy ja to może nawet nie, no ale tutaj Afryka oczekuje, że Francja po pierwsze przestanie blokować dostęp do archiwów, przestanie kryć swoich ludzi, bo niektórzy cały czas żyją,
Jeśli tutaj ostatnio słyszałem informację, że rząd rosyjski wystąpił z żądaniem ekstradycji do władz Kanady, żeby ekstradować tego Ukraińca z SS Galicien, któremu Zełenski i Trudeau bili brawo w kanadyjskim parlamencie. I on dokonywał zbrodni w czasie II wojny światowej, a my mówimy o zbrodniach, które zakończyły się na początku lat 60., więc to są ludzie młodsi od tego Hurkonu. Oni jeszcze żyją. Na przykład jednym z takich, który żyje, jest Jean-Marie Le Pen. Który brał w tym udział. No ale oni są kryci. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo ja to zacząłem tę rzecz mówić, ale nie dokończyłem wątku. To znaczy, kiedy ja powiedziałem właśnie o tych kwestiach finansowych, płacowych, no to kiedy pojawił się kryzys i te ruchy właśnie, długotrwała wojna o niepodległość w Algierii, ale także ruchy walczące o niepodległość w innych miejscach, na przykład w Kamerunie była długa wojna pomiędzy tutaj właśnie z władzami Francji, to zrozumiano, że ten system się nie kalkuluje ekonomicznie. Po pierwsze, z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest oczywisty, że okupacja militarna kosztuje. Drugi powód to jest taki, no, że jednym z postulatów tych mieszkańców tych kolonii było zrównanie ich sytuacji materialnej z sytuacją materialną Francuzów we Francji. I to jest coś, czego oni na co nie byli w stanie się zgodzić. Więc uznali, że taniej będzie zreformować ten system, wycofując większość swojej armii. Mówię większość, bo do dzisiaj w tych krajach istnieją bazy wojskowe francuskie, które zresztą powróciły szczególnie intensywnie w czasach Holanda. Ale to jest jakby inny temat. Poprzez fakt, że te kraje są formalnie niepodległe, to Francja całkowicie jakby tutaj zrzuca z siebie odpowiedzialność za sytuację właśnie w takim nigrze. No, za poziom życia. Za poziom życia, że nie mają security social, że pensje są niskie i przez to, że pensje są niskie, to długość życia jest bardzo krótka i ogólnie są bardzo takie... Jest dużo dramatów z tym związanych, więc po prostu uznano, no, że nam się finansowo opłaca, niech oni będą formalnie niepodlegli. No tak, panie Michale, piękny kawałek historii. Muszę przyznać, że spokojnie mógłby pan wykładać historię na uniwersytecie. Taki doskonały wykład. Jednak chciałbym wrócić troszeczkę do czasów współczesnych. No ten francuski neokolonializm, on rzeczywiście trwał, on się utrwalał. To nie tylko Indochiny, które później zresztą przejęli Amerykanie, które dzisiaj nazywają się Wietnamem, a to także Syria, która przecież była w rękach francuskich, to także Gujana francuska, która jest w Ameryce Południowej, więc generalnie tutaj ci Francuzi mieli dosyć olbrzymi ogólnoświatowy zasięg, ale fakt faktem, i tutaj pan bardzo mądrze wspomniał, kraje socjalistyczne, kraje byłego bloku socjalistycznego dosyć mocno ucięły ten kolonialny uścisk, ponieważ dały alternatywę. Dały alternatywę technologiczną, ponieważ myśmy im sprzedawali własną technologię, dały alternatywę ekonomiczną, ponieważ na bazie tej technologii, na bazie wybudowanych fabryk oni mogli produkować niezależnie dla nas i dostarczać dla nas swoje surowce. Niemniej ten uścisk kolonialny, no teoretycznie mówi się, że ten kolonializm zakończył się na początku lat 60., ale tak naprawdę ten neokolonializm trwa w bardzo wielu przypadkach do dzisiaj, ponieważ wyzwolenie państwa, jak pan słusznie wspomniał, to nie tylko hymn, to nie tylko terytorium, to nie tylko inny rząd, ale to przede wszystkim niezależność gospodarcza, której odmówiono krajom, które wyzwoliły się spod kolonializmu. Dzisiaj takiego kolonializmu przede wszystkim doświadcza Polska. To też jest pięknie rozgrywane w białych rękawiczkach, ponieważ władze, które bardzo kochają Zachód, robią wszystko, aby ten Zachód jak najwięcej uzyskał, dzięki czemu oni mają zachowaną władzę,
A co, w, co, za, co za tym idzie? Polacy muszą za tą władzę zapłacić, czyli i centrum w Waszyngtonie, czy Brukseli, czy w innych stolicach musi być zadowolone, a nasi z tego korzystają, ponieważ mogą czerpać z tego korzyści. A wracając do Afryki, no ostatnio, a konkretnie w zeszłym roku, odbyły się tutaj tak zwane lato ludów, czyli ci Francuzi naprawdę zostali wyrzuceni troszeczkę przy współpracy z Rosją. Przecież Rosja wysłała tam jednostki Wagnera, które miały pilnować nowo powstałe rządy, które obaliły prozachodnie dyktatury. Troszeczkę Chińczycy pomagają, bo przecież to złoto, ta ropa, ten gaz i inne zasoby przecież trzeba od nich odkupić, bo przecież oni potrzebują pieniędzy do tego, aby funkcjonować, aby żyć. Tutaj Francja, Stany Zjednoczone, Włochy dosyć mocno w swoim momencie miały taką opcję interwencji zbrojnej, żeby odzyskać swoją kolonię, ale jak pan wspomniał, wojna na Ukrainie nieco im pokrzyżowała plany, później przyszła wojna na Bliskim Wschodzie i z tych planów nic nie wyszło. To chciałbym tak zapytać w ostatnim momencie, w ostatnich chwilach naszej rozmowy, bo to już niestety nasz czas powoli dobiega końca. Jak pan uważa, czy ten neokolonializm francuski, on może, ja wiem, że oni chcą powrócić, ja wiem, że oni robią wszystko, żeby tam powrócić, czy tym, czy innym sposobem, ale bardzo chcą tego. Niemniej, czy pan uważa w obecnej sytuacji geostrategicznej świata, że ten francuski neokolonializm jest w stanie powrócić tam, skąd latem zeszłego roku został wyrzucony? Na początku jedna ważna uwaga merytoryczna, że Gujana to jest terytorium zamorskie. Francuzi utrzymali terytoria zamorskie tak, żeby być obecni na wszystkich kontynentach, na wszystkich oceanach. Na Morzu Indyjskim to jest wyspa Reunion i taki malutka wysepka Mayotte. Jeśli chodzi o ten region właśnie Ameryki Południowej, to tam jest Gujana francuska, jest Martynika i Gwadelupa. No i w końcu na Pacyfiku jest Nowa Kaledonia i to jest jakby część Francji. To nie jest neokolonializm, tylko to formalnie jest Francja. I jakby w związku z tym, no to tutaj poziom życia w Gwadelupie czy Martynice jest wyższy niż w Haiti, no bo tutaj ci tutaj mają formalnie te same tutaj kwestie finansowe, co we Francji. Więc jeśli chodzi o przyszłość francuskiego tutaj systemu neokolonialnego, no to w momencie, kiedy właśnie no w ostatnich kilkunastu latach, kiedy właściwie mieliśmy do czynienia z taką jednostronną dominacją Stanów Zjednoczonych, i no to pojawiły się pomysły we Francji, żeby tutaj wrócić do tej sytuacji właśnie, wrócić wojskowo do swoich kolonii, tym bardziej, że pod sojusznicy tych krajów globalnego południa w tamtym czasie byli bardzo bierni. No, szczególnie tutaj widać było tą bierność właśnie w momencie masakrowania Jugosławii, Afganistanu, Iraku, Libii i się wydawało, no, że właściwie no, nie ma żadnego oporu na świecie kiedy wobec imperialistów, więc Francuzi, którzy są stosunkowo słabym dzisiaj krajem, no, krajem drugiej kategorii, jednak no, wykorzystali tą sytuację bierności i wrócili. Pretekstem do powrotu była ekspansja ruchu islamskiego, który co prawda tutaj ten ruch takiego dżihadyzmu, to on był w Afryce przynajmniej od lat 90. XX wieku. Tutaj była bardzo krwawa wojna w Algierii, wojna domowa pomiędzy wojskiem a dżihadystami. Ci dżihadyści zostali pokonani, ale tam jakby resztki tego przetrwały. I w momencie, kiedy upadła Libia,
to broń, którą tam Kaddafi magazynował, no to wszystko trafiło do różnych jakby ruchów. Z jednej strony Kaddafi wynajął, było wielu Tauregów. Tauregów to jest taki lud na północy Mali, taki lud koczowniczy, że oni są w Mali, ale także na południu Algierii i oni wzięli broń i po prostu zaczęli walczyć o niepodległość na północy Mali. A także ta broń trafiła do dżihadystów, którzy, no, bo to wszystko, jakby cały ten dżihadyzm, no to się zaczyna od Afganistanu, kiedy Zachód sponsoruje te różne ruchy właśnie terrorystyczne. No i Francuzi wykorzystali ten pretekst, żeby wrócić. Wrócili właśnie do Mali, do kilku innych krajów. No ale, tak jak pan powiedział, no dzisiaj są wypychani, i bardzo dobrze, że są wypychani, gdyż przede wszystkim dzisiejsze społeczeństwo afrykańskie jest inne niż było w momencie, kiedy tam Francuzi pierwszy raz się pojawili. To znaczy, kiedy Francuzi pojawili się w Afryce, to było w XIX wieku, kiedy właściwie cała Afryka to byli analfabeci i poprzez korupcję i jakieś tam uzależnienie miejscowych elit można było w sposób w miarę spokojny rządzić. Dzisiaj francuskie społeczeństwo afrykańskie, młode społeczeństwo afrykańskie jest bardzo świadome, jeśli chodzi tutaj, jest dobry dostęp do internetu, są media. Polecam dla ludzi znających język francuski działalność publicystyczną takiego działacza, nazywa się Kemi Seba. Kemi Seba urodził się w Strasburgu, no ale jego rodzina pochodzi z Beninu i on wrócił do Beninu. On jest przywódcą takiej organizacji panafrykańskiej, dąży właśnie do, jest taką najgłośniejszą postacią współczesnego ruchu antykolonialnego. On bardzo dużo podróżuje, występował między innymi w parlamencie rosyjskim i w wielu innych miejscach. No i młodzi mieszkańcy Afryki słuchają go, zgadzają się z nim, no i oczywiście ta sprawa tego cynizmu, no bo to trzeba jakby powiedzieć, że ten kilkudziesięcioletni okres neokolonializmu, on ma takie dwie ważne fazy. Pierwsza faza to jest od roku 60 do roku 89, kiedy Francuzom właściwie nie przeszkadza to, że w wielu z tych krajach rządzą dyktatorzy. To nie jest żaden problem. W momencie, kiedy następuje upadek muru berlińskiego i kiedy nagle tutaj jest cała ta narracja praw człowieka, demokracji i właśnie demokracji, no to Francuzi są zmuszeni do zmienienia narracji. I to jest to, co bardzo przypomina sytuację w Polsce i w Europie Wschodniej. To znaczy nagle Francuzi zaczynają swoje wpływy realizować poprzez media i poprzez te stowarzyszenia, te NGOsy, organizacje pozarządowe. I trzeba to zrozumieć, jak ten system działa, żeby zrozumieć, dlaczego pucze wojskowe są de facto działalnością, którą ja jako komunista popieram. Bo zazwyczaj jakby w innych realiach bardzo często jest tak, że pucze wojskowe przeciwko demokratycznie wybranym przywódcom, jak nie wiem, przeciwko rządowi Frontu Ludowego w Hiszpanii przez Franco, czy przeciwko Salvadorowi Allende w Chile, to zazwyczaj jest tak, że te pucze wojskowe mają charakter reakcyjny i proimperialistyczny. Tutaj mamy inną sytuację, to znaczy mamy w latach 90. i na początku lat 2000 właśnie była tutaj bardzo dobrze działający system formalnej demokracji, w
której to formalnej demokracji zawsze zwyciężali kandydaci, którzy mniej lub bardziej uzależniali te kraje od Francji. Jedyną formą właśnie wejścia do polityki, żeby prowadzić politykę antyimperialistyczną, jest ominięcie tego systemu, bo w ramach tego systemu po prostu nie da się założyć partii, nie mając pieniędzy i dostępu do mediów. I to jest dramat ludzi żyjących dzisiaj w Polsce i w całej Europie Wschodniej, że po prostu mamy formalną demokrację, ale w praktyce no, historia Mateusza Piskorskiego i partii Zmiana pokazuje, no, że tutaj jest to system zabetonowany. I co prawda tutaj Mateusz Piskorski został represjonowany w sposób stosunkowo miękki, to znaczy 3 lata aresztu. W Afryce tutaj następuje mord, czasami mord na całej rodzinie, czasami mord na ogólnie no, zabicie grupy społecznej. No, po prostu tamta przemoc jest dużo, dużo bardziej brutalna, dużo jest znacznie mniejsza. Represyjność. Tak, więc to jest od tej strony, no jest to system i także trzeba pamiętać o działalności terrorystycznej samej Francji, tych służb specjalnych francuskich. To jest temat, o którym bardzo trudno się mówi, więc można mówić o przeszłości, jak to wyglądało w przeszłości, no ale najprawdopodobniej ten system cały czas trwa, no, że po prostu, no, że tam jak ktoś krytykuje, jak ktoś walczy o niepodległość, to po prostu jest zabijany i to, co jest najgorsze, to, że jest zabijany przez swoich własnych przyjaciół, bo poprzez właśnie korupcję no niestety, no tutaj ten to jest jeden z chyba z najsilniejszych właśnie połączenie tego terroru plus jakiejś tam perspektywy, że dla ciebie, twojej rodziny, twoich pociotków, dla was znajdzie się miejsce w Paryżu na studiach, będziecie częścią elit zarządzających, a to, że cały wasz kraj będzie żył w biedzie, będzie okradany, że tam właściwie surowce, które macie, no nic z tego nie będzie. I tutaj bardzo, bardzo ważny jest przykład Algieria, zapomniałem o tym powiedzieć, ale to, że Algieria, dlaczego ja nie włączyłem Algierii do tej rozmowy? Gdyż Algieria, walcząc o swoją niepodległość, następnie swój model rozwoju gospodarczego w dużej mierze tutaj powiązała z blokiem socjalistycznym. To znaczy Algieria stworzyła własny system, własną gospodarkę, która oczywiście nie była socjalistyczna, ale Algieria jest gospodarczo niepodległa. Niezależna. Niezależna. I to właśnie dzięki temu, że tutaj no, ci przywódcy Algierii byli powiązani nie tylko z blokiem socjalistycznym ze wschodu, no ale tutaj różni rewolucjoniści, tacy jak Che Guevara na przykład, jak no, jeździli do Algierii, spotykali się z liderami właśnie FLN-u. No i to tylko pokazuje, no jak ktoś szuka jakiegoś takiego argumentu, czy jaki system jest lepszy, socjalizm czy kapitalizm. No na przykładzie tych francuskich kolonii widzimy, no, że tam, gdzie był socjalizm, tam jest lepiej. Poziom życia w Kongo Brazzaville jest wyższy niż poziom życia w Kongo Kinshasa, mimo że Kongo Kinshasa posiada w swojej ziemi całą tablicę Mendelejewa. Wszystkie możliwe surowce, które Bóg wymyślił, one tam są. I to dzisiaj zwłaszcza te takie strategiczne surowce do produkcji elektroniki. To wszystko jest w Kongo. Kongo mogłoby być jednym z najbogatszych krajów na świecie, a nie jest. A jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Drugi taki przykład, no to jest ogólne porównanie tych wszystkich krajów z Algierią, która właśnie na przykład kontroluje własne surowce, ropę i gaz. I dzięki temu, no tamten no, poziom życia i tam no, ogólnie jest lepiej. No.
Panie Michale, ja czekałem tylko na moment, kiedy dopuści mnie Pan do głosu, bo Pana się słucha wspaniale, ale my już mamy naprawdę koniec audycji i dzisiaj na tym momencie, na tym etapie będziemy musieli zakończyć. Mam nadzieję, że słuchało się tego Państwu dosyć ciekawie. Pan Michał naprawdę wspaniale opowiada, ma bardzo wielką, rozległą wiedzę, ale Panie Michale, teraz już musimy kończyć, ponieważ to już jest prawie cała godzina audycji, a była zaplanowana na 30 minut. Ja wiem, że temat jest rozległy i można tutaj jeszcze wiele, wiele godzin spędzić, żeby wszystko opowiedzieć, ale pozwoli Pan, że teraz już program będę musiał zakończyć. Słuchaliście Państwo rozgłośni Polskiej Międzynarodowego Radia Białoruś, nasz cykl Rozmowy Polaków. Moim Państwa gościem był Pan historyk Michał Nowicki. Panie Michale, dziękuję serdecznie za ten wykład. Po raz pierwszy podczas audycji nie miałem nic do powiedzenia, także mogłem tylko słuchać. Bardzo mi się to podobało, bardzo lubię słuchać, dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy. Mam nadzieję, że Państwo również. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam.